Ciocia, co ciekawego mi pokażesz i opowiesz? Dziś pokażę doskonałą propozycję na deser dla dzieci, ale nie tylko. Będzie to mus owocowo-jogurtowy z nasionami chia. Wykorzystane owoce to brzoskwinie i banany. Zapraszam. Ciocia, ale powiedz najpierw, co to te dziwne nasiona chia? Nasiona chia to nasiona szałwii hiszpańskiej. Należą do żywności tak zwanej superfoods, czyli superżywności. A co to? Oznacza to, że w małej porcji dostarczają wielu korzystnych dla zdrowia składników. Wśród nich warto wymienić wielonienasycone kwasy omega-3, żelazo, cynk, magnez i wapń. Są też bogatym źródłem antyoksydantów, białka i błonnika pokarmowego. Pierwszy raz słyszę nazwę nasiona chia. Słowo chia znaczy tyle co siła. Nasiona chia już ponad 5000 lat temu były wykorzystywane jako jeden z najważniejszych składników diety Azteków i Majów. A dziś są na liście superfoods i stają się coraz popularniejsze w Polsce, bo ze względu na bogactwo składników odżywczych wpływają korzystnie na nasze zdrowie i samopoczucie. Ulala, superfoods w super deserze dla super dzieci. Genialnie! Ziarenka są podobne do maku. Tak, a w wyniku namoczenia w wodzie, soku lub mleku nasiona chia pęcznieją i zwiększają swoją objętość. Pokrywają się wtedy charakterystycznym żelem, co upodabnia je do namoczonego siemienia lnianego. W tej misce już jest przygotowany do porcjowania deser. Zapraszam, zobaczmy, jak on powstaje od początku. No i jak zrobisz nasz super deser, bo widzę, że będzie z jogurtem naturalnym. Zgadza się. A co z dziećmi, które mają alergię na białko mleka i nie mogą jeść jogurtów? Ciocia kucharka ma na to pomysł i dobrze wie, co zrobić. Oglądaj cierpliwie dalej. Okej, a widzą owoce z puszki. Tak, to brzoskwinie. A co ciocia z nimi robi? Usuwa pozostałości pestki, bo to zagrożenia bezpieczeństwa żywności. A tak, pamiętam, fizyczne zagrożenia, bo to ciało stałe i dziecko mogłoby złamać zęba lub zranić sobie przewód pokarmowy. Dokładnie. Ładnie tak. A teraz widzą banany. Tak, banany należy obrać i pokroić do miski. I co dalej? Następnie owoce, czyli brzoskwinie i banany, trzeba zblendować dokładnie na gładką masę i zobacz, jak ciocia to robi. O rany, ten dźwięk to jak borowanie u dentysty. Ale nic nie boli i powstanie coś pysznego. No mam taką nadzieję. A gdzie rośnie chia? Na przykład w Meksyku, Boliwii, Argentynie, Ekwadorze, Australii i Gwatemali. O rany, to bardzo daleko. Tak, bo nasiona chia najlepiej rosną w ciepłym, subtropikalnym klimacie. A jak je dodasz do naszego super deserku? Zaletą dań z nasionami chia jest ich proste przygotowanie. Nasiona trzeba zalać ciepłą wodą, dobrze wymieszać i pozostawić na około 2-3 godziny lub dłużej. Nie wyglądają ładnie. Poczekaj z taką oceną, to dopiero początek deseru. Widzisz, jak ciocia miesza nasiona z wodą, a w międzyczasie powiem, że wielu ekspertów zaleca spożycie nasion z uwagi na ich prozdrowotne właściwości. To super, że nam dzieciom w żłobku też takie dadzą. No właśnie. A teraz zobacz, jak ciocia dodaje nasiona do musu owocowego w małej miseczce dla trojga dzieci. A czemu tylko trojga? Bo tylko troje dzieci obecnych w tym dniu w żłobku miało alergię na białko mleka krowiego. Te dzieci będą miały deser bez jogurtu. Aha. Ciocia kucharka mówi, że te trzy deserki są tak zwane dietowe, czyli wyeliminowano alergeny zawarte w jogurcie naturalnym. Po dokładnym wymieszaniu ciocia od razu przekłada deser do trzech pojemniczków. To ciocie bardzo dbają, aby nawet tylko troje dzieci z alergiami również dostały te superfoodsy, tak jak pozostałe dzieci. Tak, ciocie i wujkowie kucharki i kucharze, intendentki i wujkowie intendenci dobrze zarządzają alergenami w żłobku i dbają o bezpieczeństwo posiłków dla wszystkich dzieci. A teraz widzisz, jak ciocia kucharka zamyka pojemniczki i ustawia je w pobliżu okna podawczego. A jak to będzie dla dzieci bez alergii? Tutaj mamy nasiona chia, dalej mus owocowy
I teraz ciocia otwiera pojemniki z jogurtem naturalnym i widzisz, jak dodaje go do musu, wyjmując dokładnie jogurt z pojemników, aby nic się nie zmarnowało. I taka podpowiedź, zamiast jogurtu naturalnego można dodać napój kokosowy, jeśli ktoś lubi. I teraz mieszanie i mieszanie i znowu dodatek nasion chia i jeszcze mieszanie i coraz ładniejszy ten nasz deser się robi. Taki kremowy i lodowy. A wiesz, jak się nazywa ten sprzęt do mieszania? Nie wiem. To rózga kuchenna. O, rózga, naprawdę? Tak, inaczej nazywana jest ubijaczką lub trzepaczką, a generalnie jest to rodzaj mieszadła. To bardzo użyteczny sprzęt w kuchni żłobka, na przykład do roztrzepania jaj, ubicia śmietany czy mieszania musu z nasionami chia. Jak tak ciocia miesza i miesza tą rózgą, to ten deser przypomina mi budyń z niespodzianką, czyli z kuleczkami i kropeczkami. Tak, to kremowy deser, a nasiona chia mają łagodny, neutralny smak, dlatego świetnie sprawdzą się zarówno jako dodatek do ciast, deserów, a także jako składnik pieczywa czy uzupełnienie wybranej sałatki. A jak jeszcze inaczej można podać nasiona chia? Najczęściej jest to pudding lub właśnie mus, a najlepiej smakuje w połączeniu ze świeżymi i sezonowymi owocami, takimi jak maliny i truskawki. Do deseru można również dodać orzechy pokrojone mango lub mandarynki. A jak nam dzieciom podasz nasz superfoodsowy mus lub pudding, jak kto woli? Ciocia kucharka rozdzieli deser do pojemników transportowych dla każdej grupy. Pojemniki będą dostarczone do rozdzielni posiłków na wózkach kelnerskich i tam ciocie będą porcjowały dzieciom do miseczek. Mniam, to już kończmy ten film, bo czekamy na nasz super deserek. Do zobaczenia. Do widzenia i smacznego wszystkim. My będziemy zajadać, a ciocia kucharka od razu bierze się za zmywanie, bo porządek w kuchni zawsze musi być. Super ciocia, super foods, super pięknie dziękujemy. Super foods, nasion chia to doskonały posiłek dla dzieci i dorosłych.